dzisiejszym serwisie Prosto z Płońska pokażemy, jak wyglądały płońskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przedstawimy nową dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Powiemy, od jakiej inwestycji rozpoczęła się realizacja Płońskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. A także podsumujemy sezon na płońskim sztucznym lodowisku. Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My walczymy za świętą sprawę. Za wolną, niezależną, sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę. Od tych słów majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki rozpoczęły się płońskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody mają charakter państwowy od 2011 roku, jednak Płońsk o swoich bohaterów upomniał się już w 1996, stawiając na dziedzińcu kościoła świętego Michała Archanioła tablicę poświęconą mieszkańcom powiatu płońskiego, poległym w walce o wolną i niepodległą Polskę w latach 1939-56. To tu przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, płońskich szkół, a także zwykli mieszkańcy Płońska złożyli kwiaty, upamiętniając swoich bohaterów. Dla nas ważne, no przyszliśmy ze szkołą, żeby to jakby uczcić tą uroczystość i żeby pamiętać o tych żołnierzach, którzy byli dla nas bohaterami. Nie bali się oddać życia za tą ojczyznę. Oprawą uroczystości zajęła się jednostka strzelecka 1006 Płońsk. Oni przeżyli Gehennę, to nie ulega wątpliwości. Dlatego im się należy cześć. Przecież wiedzieli, że stoją na straconej pozycji. Ale w tej jednostce strzeleckiej od samego początku i te trzy słowa staramy się realizować, co również realizowali wyklęci. Bóg, honor, ojczyzna. Mówiono, że to bandyci. Się w ogóle w głowie nie mieści. Żeby swój na swojego rękę podnosił. Dla mnie ten dzień ma bardzo osobisty charakter, ponieważ najstarszy brat mojego dziadka walczył w oddziale Łupaszki. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie zginął, w którym roku, w którym miejscu, czy jest pochowany, czy po prostu zostawili go w polu i zwierzęta te zwłoki rozszarpały. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup Polskiego Podziemia Niepodległościowego i Antykomunistycznego szacuje się na blisko 180 tysięcy osób. Ciała wielu z nich do dzisiaj nie zostały odnalezione. Kultura łączy, edukuje i promuje nasze miasto. To hasło przewodnie nowej dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Tą funkcję od 1 marca pełni Marzena Kunicka, doskonale znana płońszczaną, pedagog i twórca Szkoły Muzyki i Tańca Nutka. Pani Marzena ma 30-letnie doświadczenie pedagogiczne, ale także wykształcenie w zakresie zarządzania oświatą. Na funkcję dyrektora Płońskiego MCK została powołana bez konkursu. Miał być konkurs, zmieniłem zdanie, ale nie naruszyłem prawa, jest to zgodnie z ustawą. I powołałem osobę, którą znam, do której mam zaufanie, z którą współpracuję lat 20 kilka, już trudno powiedzieć, która jest współuczestnikiem życia kulturalnego w Płońsku jako właściciel i menadżer Szkoły Muzyki i Tańca Nutka, która uczestniczy w naszych sztandarowych projektach, jak choćby Zaduszki Płońskie, Moje Miasto Płońsk, wiele, wiele koncertów, które organizuje dla nas. Jest znana z temperamentu, z dobrego usposobienia, jest dobrym organizatorem i myślę, że to jest, jakby zmniejszam ryzyko powołania osoby, która być może będzie miała bardzo dobre dokumenty, ale nie zawsze sprawdza się w praktyce. Tu mamy osobę, która jest sprawdzona, ma bardzo dobrą markę na rynku, gdybyśmy tak chcieli powiedzieć. Jest bardzo lubiana w Płońsku i w naszym powiecie. Jak dodał podczas konferencji prasowej burmistrz Pietrasik, pani Marzena przedstawiła bardzo interesujący program działania Miejskiego Centrum Kultury. Jednak zanim nowa dyrektor zacznie na dobre wprowadzać swoje pomysły, będzie czekać na wyniki audytu, który przeprowadzi zewnętrzna firma. Niektórych rzeczy na pewno nie trzeba zmieniać, bo funkcjonują świetnie. Co zechcę zmienić, to dopiero okaże się, jak się zapoznam ze wszystkim tutaj, funkcjonowaniem i po audycie, o którym wspominał pan burmistrz, dlatego że jest to bardzo duża placówka, jest dużo ludzi
i przede wszystkim muszę mieć rozeznanie, dlatego nie chcę ani niczego zepsuć, nie chcę z czymś wejść takim, co by nie miało na przykład sensu. Natomiast na pewno chciałabym położyć nacisk na integrację, edukację i promocję miasta. Czyli na pewno stworzyć tutaj, to jest moje marzenie, więcej zespołów, które by promowały Płońsk na wysokim poziomie. Na pewno niektóre z tych zespołów warsztatowych i zespołów muzycznych zostaną rozwiązane i na pewno na nowo będę robiła castingi. I starała się właśnie stworzyć profesjonalne zespoły, żeby to była wizytówka płońska. Mamy orkiestrę, mamy Mażorecki, to jest wspaniała wizytówka, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze za mało, moim zdaniem. Cóż jeszcze, to oferta skierowana do wszystkich, ale też, ponieważ jestem nauczycielem z 30-letnim stażem i kocham dzieci i młodzież, chcę położyć nacisk na edukację przez kulturę. Wiele rzeczy tutaj już się robi, ale mam właśnie, może zdradzę chociaż z jeden, pomysły na przykład na warsztaty teatralne, scena dla przedszkolaka. Pełniąca do końca lutego obowiązki dyrektora MCK pani Jolanta Marzęcka została mianowana zastępcą Marzeny Kunickiej. Wyniki audytu mają być znane w ciągu miesiąca. Do jego zakończenia wszystkie wydarzenia i imprezy będą odbywać się planowo. Ruszyła realizacja pierwszej inwestycji wybranej w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Budowa chodnika na ulicy Wspólnej jest już mocno zaawansowana. Dobiegają końca prace polegające na ułożeniu kostki brukowej na ulicy Wspólnej. Ten pomysł na budowę chodnika został zgłoszony przez mieszkańców Płońska i znalazł się w gronie projektów wybranych do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Chodnik zostanie ułożony na odcinku 220 metrów od posesji numer 7 do 21 i na odcinku od posesji numer 28 do 42. Pomiędzy tymi wymienionymi przeze mnie odcinkami stan chodnika jest zadowalający i na razie tam prace nie są prowadzone. To pierwsze zadanie realizowane w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Na realizację tego zadania wydanych zostanie 50 tysięcy złotych. Prace mają się zakończyć w połowie bieżącego miesiąca. Poza chodnikiem na Wspólnej mieszkańcy wybrali w głosowaniu także projekt Kulturalne Eksperymenty, czyli wykonanie murali, zieleni i placu zabaw na osiedlu przy ulicy Klonowej, a także zestaw zabawek na plac zabaw do Parku Wolności nad rzeką Płonką, plac zabaw przy ulicy Kolbe 9, plac rekreacyjny przy zabytkowym Parku Poświętne w Płońsku oraz zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ulicy Brzoskwiniowej, a także ogrodzenie tego terenu. Łyżwy w szatni Płońskiego Lodowiska od końca lutego równo ułożone na półkach czekają na kolejną zimę. 28 lutego udały się na zasłużony odpoczynek po niezwykle intensywnym sezonie, który był pod wieloma względami rekordowy. Wyjątkowo rekordowy, muszę powiedzieć. Bardzo się z tego cieszymy, że ponad 17 tysięcy płońszczan i okolicy, mieszkańców okolicy Płońska skorzystało z naszego lodowiska. No, bardzo jest to dobry wynik, rekordowy w dotychczasowej historii funkcjonowania lodowisk w mieście. W ostatnich latach przez zmiany klimatyczne młodzież nie ma możliwości w ogóle jeżdżenia na łyżwach, bo te tradycyjne ślizgawki czy mini lodowiska wylewane tradycyjnie gdzieś tam na boiskach, na trawie, na folii, po prostu roztapia się bardzo szybko lód. Tutaj mamy profesjonalną płytę betonową z całym systemem zamrażania, z olbrzymią maszynerią do produkcji chłodu, mrozu, który zamraża tę taflę i mamy profesjonalne lodowisko. I cieszy fakt, że po 7 latach, od kiedy już lodowisko jest na stałe w Płońsku, jest to najlepszy rok, jeśli idzie o frekwencję. I to jest jakby cel naszego działania, żeby stworzyć alternatywę dla dzieci, dla młodzieży, a tu nie tylko przychodzą różne grupy wiekowe, oderwać ich od komputera, od telewizora, żeby aktywnie uprawiały sport zimą. Od 21 grudnia do 26 lutego MCSiR odnotowało ponad 17 tysięcy wejść na miejską ślizgawkę. Ponad 4 tysiące
2600 wejść to były bezpłatne zajęcia w czasie ferii, przerwy świątecznej, a także lekcji wychowania fizycznego.